Marilyn Monroe z czekolady? Czemu nie? W wiślańskiej cukierni popijając kawę można się jej przyjrzeć i to z bliska. Ale nie tylko ta gwiazda przyciąga wzrok. Galeria figur czekoladowych to 8 rzeźb, głównie karykatur. Eksponaty nawiązują do znanych ludzi ze świata sportu, kina i muzyki. Figurki są wykonane całe z czekolady, jest tam parę dodatków, które dochodzi jakby do tej całości. Musiały być, no taki zamysł miałem, żeby to było jak najbardziej trwałe, czyli są dodatki, które są wykonane z innych materiałów cukierniczych, czy też z innych materiałów, tych oczywiście tutaj nie zdradzam, bo to jest moja tajemnica. Takimi rzeczami dzielę się na szkoleniach zazwyczaj. No cały zamysł jest taki, że po prostu jak najdłużej powstały i cieszyły oko tutaj w tej galerii. No właśnie, no bo one mają jakąś datę ważności? No myślę, że spokojnie te 10 lat te figurki postoją, tak? Jestem na miejscu, także gdyby się coś działo, nie ma problemu, żeby się dostać do nich, coś poprawić. Sama praca nad figurkami jest to kilka miesięcy, ponad 3 miesiące ciężkiej pracy. Ostatnie tygodnie to już były takie naprawdę konkretne i wymagające. Najtrudniejsze zawsze jest otworzenie postaci, żeby wyglądała jak ta postać, tak? Im bardziej na przykład figurki, które muszą odzwierciedlać dany wygląd, wyraz twarzy, grymas twarzy, kolor oczu. No myślę, że skupiam się na takich właśnie kwestiach, żeby to jak najfajniej wyglądało. Pomysł był właśnie temat karykatury, no nie chciałem za bardzo przerysować tego, abyś po prostu miał, zamysł był taki, żeby było wesoło, fajnie, elegancko, żeby też nikogo nie urazić. Damian Wiśniewski, artysta, twórca rzeźb, do ich wykonania wykorzystał odpowiednie narzędzia, by dopracować każdy szczegół. Mam 3 walizki różnych narzędzi, jest to aerograf z kompresorem, różne narzędzia modelujące. Głównie są to narzędzia, które używają artyści robiący rzeźby w glinie lub w porcelanie. Na tym nie koniec. Rzeźb przybędzie, zapewniają właściciele cukierni i sam artysta. Jest pomysł, żeby uzupełnić tutaj o dodatkowe postacie. Pewnie będzie to wyglądało w takiej samej formie lub coś ewentualnie jeszcze myślimy dla dzieci, jakieś postacie z bajek. Galeria figur czekoladowych to nowe miejsce na mapie Wisły. Wspólnie właśnie z panem Damianem Wiśniewskim myśleliśmy, żeby zrobić coś wyjątkowego, czego nigdzie nie ma w żadnej kawiarni, ani w ogóle w żadnej galerii. Pomysł narodził się od propozycji naprawienia rzeźby Adama Małysza, która stoi w Wiśle. Widziałem to w takiej formie. Często tak mam, że gdzieś te pomysły śnią mi się albo gdzieś nagle wpadają i później staram się je realizować. Nasi goście byli zaskoczeni, bo nie wyobrażali sobie tego, że to będzie aż tak duże. Bardziej wyobrażali sobie to, że no taka figurka z czekolady to tam będzie miała parę centymetrów, a tutaj takie dzieła, które jeszcze są tak dopracowane z takimi szczegółami, że no odzew był super. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.